Zmagania sportowe, gry umysłowe, wycieczki terenowe i zabawy rekreacyjne to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na dzieci i młodzież w gminie Biegoszów podczas tegorocznych wakacji. O to, żeby nikt się nie nudził, zadbały władze gminy wspólnie z Biblioteką Centrum Kultury. Podsumowanie wakacyjnej akcji odbyło się 6 sierpnia, a udział w nim wzięło aż 90 dzieci z różnych miejscowości. Przez 5 tygodni uczestnicy akcji Wakacje z BCK brali udział w zajęciach animacyjnych w Centrum Kultury w Piekoszowie, a także w świetlicach i w filiach bibliotecznych. Oprócz ciekawych zabaw na miejscu nie zabrakło wycieczek, m.in. do magicznych ogrodów w Trzciankach czy do Parku Edukacji Globalnej i Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Były też wyjazdy do kina i na basen. Oprócz tego dzieci i młodzież brały udział w zajęciach animacyjnych na naszych placówkach, które były bardzo atrakcyjne dzięki pomysłowości naszych instruktorów. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu Wolontariat jest super pozyskaliśmy materiały do zajęć animacyjnych, które były wykorzystane w czasie zakończenia naszych półkolonii letnich. Wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego służyli pomocą podczas rozgrywek sportowych, malowaniu twarzy, zabaw animacyjnych, za co im serdecznie pragnę podziękować. Z dziećmi i młodzieżą spotykamy się od września na naszych zajęciach tematycznych, takich jak taniec, nauka gry na instrumentach, wokal, na zajęciach ceramiczno-plastycznych, jak również kreatywnych w klubie Chochlika. Podsumowanie wakacyjnej akcji obfitowało w liczne atrakcje. Były zawody sportowe, zajęcia i zabawy animacyjne, a nawet trening karate i piknik czytelniczy. Dziś przyszedł czas na zakończenie i też dziś bardzo aktywnie dzieci tutaj biorą udział w zawodach sportowych, tworzą z balonów różne zwierzątka, inne figurki, malują twarze, a więc tych atrakcji dziś jest również dużo. Szkoda, że pogoda dziś nie dopisała. I musimy być zamknięci dziś, ale tu też jest fajnie. Zdaniem radnej Małgorzaty Pietrzykowskiej, przewodniczącej Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Piekoszowie, tego typu wydarzenia to doskonała integracja. Nareszcie wakacje, nareszcie czas spotkania się z przyjaciółmi, możliwość współpracy, współdziałania przy zabawie, nie tylko pewnie przy zabawie, bo i przez zabawę i naukę. Dzisiaj też jest taki dzień, gdzie podsumowaliśmy to wszystko. Fajnie też aktywnie spędzają dzieci czas. Bardzo fajnie, że dzieci mają taką możliwość spotkania się też poza szkołą i poza domem i zintegrować się, poznać z różnych miejscowości ze sobą. Fajna rzecz. Miłą niespodziankę uczestnikom podsumowania wakacyjnej akcji sprawił klub seniora w Piekoszowie, którego członkowie ufundowali najmłodszym pyszną pizzę. Działania międzypokoleniowe mamy wpisane w nasze zajęcia coroczne. Chodzi tutaj głównie o integrację seniorów z dziećmi, dziećmi malutkimi, dziećmi szkolnymi, przedszkolnymi. Wykorzystaliśmy oczywiście okazję, żeby spotkać się podczas wakacji organizowanych przez BCK. Były to dwa spotkania oraz teraz to na zakończenie. Organizowaliśmy konkurs plastyczny dla grupy dzieciaków oraz gry międzypokoleniowe, które wypadły całkiem fajnie. A teraz na zakończenie wakacji fundujemy z naszego tutaj budżetu klubowego pizzę od seniorów dla dzieciaków, dla wszystkich. Na zakończenie fantastycznej zabawy na ręce jej uczestników dyplomy wakacyjne wręczyła sekretarz gminy Piekoszów Grażyna Tatar wspólnie z przewodniczącą rady Barbarą Drogosz oraz radną Małgorzatą Pietrzykowską. Jak zgodnie przyznały na zakończenie dzieci, to były niezapomniane wakacje.